Hej, siemanko, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Jeszcze nie wiem, czy to będzie pogadanka, czy to będzie jakiś taki vlog z jednego z dwóch dni, co tam porabiam, co tam robię w ciągu dnia. Zobaczymy, wiecie, że u mnie są spontaniczne filmy. Przez te 2-3 dni nie nagrywałam, dlatego że byłam troszkę zajęta. A wczoraj, powiem Wam, wczoraj miałam usiąść i coś nagrać, ale kochani, takie mnie bóle brzucha złapały. Okazało się, że mam jelitówkę. Tak. No i oczywiście biegunka. Tak jakby na wymioty mnie zbierało. I widziałam, że Szarlotka miała taki obój, jak właśnie, że no, biegunka i kochani troszkę wymiotowało. Więc coś krąży tutaj. W szkole też właśnie mówią, że coś jest takiego, więc dopadło mnie. Już nie pamiętam, kiedy ja miałam ostatni raz jelitówkę. Naprawdę kilka dobrych lat temu. No, jakoś tak. Nie przypominam sobie. Ale czy to jest takie złe? No ja uważam, że jelitówka to chyba jest najlepsze, co może człowieka spotkać, wbrew pozorom. Dlatego, że w ten sposób ewentualne jakieś tam toksyny, które się dostają do ciała, to są po prostu wydalane. No. A wiadomo, tych toksyn to teraz jest trochę, co nie? Więc gdzieś te toksyny, jeżeli jest zdrowe ciało, to ono się będzie broniło, tak samo jak jest gorączka. Gorączka jest bardzo dobrym sprzymierzeńcem tak naprawdę człowieka. Ludzie zbijają tą gorączkę. Nie powinno się gorączki zbijać, bo wtedy wszystkie tam wirusy, bakterie, one się po prostu w tej wysokiej temperaturze wytrącają. No ale wiadomo, jak już tam jest gorączka, nie wiem, ponad 40 stopni u małych dzieci czy coś, no to wiadomo, że nie. Tak 39-40, no to trzeba podać. No, ale ja się cieszę jednak. I powiem Wam, że no troszkę jestem osłabiona, ale no, widocznie musi się to wszystko oczyścić. Ale powiem Wam, że przez chwilę myślałam, że jestem w ciąży, ponieważ to się tak zbiegło z tym, że przez kilka dni nie mam menstruacji. No i już zaraz panika. O matko, może jestem w ciąży? No bo wiadomo, te mdłości, te wymioty, to wszystko. Ale nie jestem, ale nie jestem. U mnie rzadko kiedy się zdarza coś takiego, żeby się tak opóźnił okres o prawie tydzień. U mnie to tak książkowo, wiecie. Pamiętam tylko, no jeszcze kiedyś tam za lat takich młodzieńczych, no to tam miałam nieraz rozregulowane okresy, ale teraz przez ostatnie tam, nie wiem, 10 lat bardzo fajnie wszystko, wiecie, no. Regularnie, tak? Więc mówię teraz taki odchył, że tydzień ponad, ale nie jestem, ale nie jestem. Wiecie, dla mnie to zawsze taki jest stres, ojejku, a jak już się dowiem, to jest taki... No zresztą chyba same to przerabiałyście, te, które zachodziły w ciąży, to był taki szok, prawda? Ale później już jest okej, tak? No. No fakt, ja mam swój wiek, 42 lata, prawie 43. Chociaż powiem Wam, że teraz coraz później kobiety rodzą, no ale ja już tych dzieci mam sporo, więc chciałabym sobie troszeczkę odpocząć już, wiecie. Bardzo się cieszę, że mam dzieci. Gdybym miała kolejne dziecko, też bym się cieszyła. To nie jest tak. No ale tak jak mówię, jakoś, jako tako nie planuję, tak, że chcę mieć więcej dzieci. No ale jak będzie, to będzie. No. Także chciałabym sobie trochę odpocząć. No i do czego zmierzam? Miałam iść dzisiaj do Biendemu, kupić sobie farbę do włosów, bo mam takie, wiecie, takie mam odrosty, ale one są takie w kolorze takim popielatym, takim mysim, a ogólnie ja lubię się teraz w tonacjach takich ciepłych i po prostu te dwa odcienie się gryzą, ciepły z zimnym. Poresztą denerwują mnie te odrosty, bo jednak te włosy później takie oklapnięte są przy skórze. Jak mam je ufarbowane, to wtedy tak fajnie tak odstają od tej skóry. Lubię taki efekt volume, nie takie przyklapnięte.
No, jeszcze zależy też, jakich szamponów używam. Teraz mam tłuste włosy i miałam dzisiaj iść, ale po prostu, no wiecie, ta jelitówka mnie złapała. No, tam biorę elektrolity, jakieś takie rzeczy, ale kochani, ja uważam, że co ma wyjść, to ma wyjść i tyle, i się toksyn pozbyć. To jest dobra metoda. No i pić dużo wody, nawadniać, tak? No, więc miałam dzisiaj iść zobaczyć, czy będzie jakaś taka delikatniutka, powtarzam, farba, lekko rozjaśniająca, albo nadająca taki odcień żółty, ponieważ taki efekt mi się bardzo podoba. Tylko żeby jakoś, jako tako, kochani, o, czekajcie chwilkę, tak żeby jako tako po prostu wyrównać te odrosty, no, na całej długości, z tymi włosami na całej długości. Więc miałam Was zabrać ze sobą, żebyśmy poszukały jakiejś fajnej farby, pół farby najlepiej, pół farby albo to jakiś taki toner. Gdybym ja teraz miała takie na przykład siwe, to w ogóle bym zrezygnowała, kochani, z farb, tylko bym używała tonerów, takich delikatnych, na przykład tak jak są pukanki w Polsce w takich saszetkach, chyba to z Palet, czy tam nie wiem z jakiej firmy teraz to wszystko jest. To bym sobie na przykład jakiś miodowy blond kupowała, coś tam w tym stylu, czy jakieś takie pukanki różowe, fioletowe i bym sobie takim czymś robiła, ale jeszcze nie mam zupełnie siwych włosów, tam jest kilka na krzyż. Także w ten sposób. Piszcie, co u Was, jak się czujecie, czy byłyście na tym, na marszu w Warszawie. Marsz Wolności, tak? To był Marsz Wolności. Powiem Wam, że tak sobie pokrótce obejrzałam takie krótkie kadry z tego marszu i powiem Wam, że ja jestem jak najbardziej za tym, żeby walczyć o swoją wolność, żeby walczyć o wolność słowa przede wszystkim, żeby każdy miał prawo żyć po swojemu. I jak najbardziej jestem za tym. Na pewno nie jestem za żadną z tych partii, nie wypowiadam się na takie tematy stricte polityczne, ale jak najbardziej to też trzeba zrobić dla swoich dzieci, dla wnuków, prawnuków, bo po prostu naprawdę idą bardzo trudne czasy i te nowe pokolenia, coraz słabsze, powiem Wam. Kiedyś nasi dziadkowie, pradziadkowie to były silne pokolenia, wiecie, i gospodarka prężniała i wszystko, tak? A teraz, no, po prostu ludzie się nie mogą odnaleźć w tym wszystkim. Więc uważam, że trzeba walczyć o taką niepodległość, o demokrację. Inflację mamy, no coraz ciężej się robi i nie chcę, żeby Polska była krajem zniewolonym, krajem takim, wiecie, cały czas sterowanym przez kogoś, żeby była krajem wyśmiewanym, ośmieszanym, spychanym na sam koniec. Uważam, że Polska naprawdę zasługuje na to, żeby była szanowana, poważana, no i żeby po prostu Polacy czuli się jak w Polsce, a nie wiadomo gdzie, wiecie, żeby mieli swoje prawa zachowane, żeby nie było łamania konstytucji i tak dalej. No więcej nie będę się na ten temat wypowiadać. No to, co się teraz dzieje na świecie ogólnie, jest po prostu naprawdę niepokojące, niepokojące. I śmiem twierdzić, że to, co w przepowiedniach, proroctwach, wszystko zaczyna się powolutku, kroczek po kroczku sprawdzać. A przede wszystkim to, co mówi Biblia, Pismo Święte, bo to jest żywe, żywe słowo. Biblia nie jest zwykłą księgą, tylko ona była, kochani, spisana pod natchnieniem Ducha Świętego.
Więc tak jakby teraz mnie Duch Święty natchnął, to jest jak gdyby paranormalne. Człowiek wchodzi w taki trans i na przykład takie maszynowe pisanie. Nie wiesz, co robisz i piszesz, ręka ci chodzi. Wiecie, o co chodzi, taka ekstaza. I w ten sposób to wszystko. A to, co widzialne, to jest widzialne. To ludzie widzą. Ale ludzie muszą dostrzec to, co jest niewidzialne ludzkim okiem, tylko duszą, sercem, w ten sposób. A żeby tak było, no to trzeba jednak się zagłębiać w Słowo Boże. To jest Słowo od Boga pochodzące. No dobra, kochani, na razie będę kończyć. W ogóle to będę na pewno takie wersety biblijne czytała odnośnie tych, no, tych czasów dzisiejszych, co się dzieje, o nadejściu Antychrysta, o tych zamieszkach na świecie, o tym wszystkim, bo to wszystko jest w większości właśnie zapisane w Piśmie Świętym, kochani. I to jest naprawdę krok po kroku się zaczyna wypełniać. Już to zauważyłam i naprawdę jest to niesamowite, z jednej strony przerażające. Tak, już idę. Dobra, na razie idę. Muszę tam dzieciakom dać coś do jedzenia i po prostu zaraz wracam. Znaczy zaraz. Może wrócę do Was już na drugi dzień. Zabiorę Was do sklepu, żebyśmy kupili tą farbę. No, dobra, to na razie. No hej, miśki, witam się z Wami nazajutrz. Powiem Wam, że nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jelitówki ciąg dalszy. Ciąg dalszy. Jeszcze do tego, no, z jednej strony się bardzo cieszę, bo babskie sprawy doszły, więc jestem pewna, że nie jestem w ciąży. No i kochani, tak mnie boli brzuch, tak mi boli brzuch. Miałam dzisiaj iść na te zakupy i nie poszłam. Miałam kupić sobie farbę, jakieś tam kosmetyki, szampony, takie higieniczne sprawy, ale nie jestem w stanie. Ostatnią myślą ja o jakiej, jaka jest to po prostu zakupy czy cokolwiek. Ledwo dzisiaj wyszykowałam dzieci do szkoły, powiem Wam. Jak się obudziłam, to taka pierwsza myśl była: pierdziele, nie idę do szkoły. Nie idę. Zadzwonię, że dzieci chore czy coś, ale wiecie, potem szybko się otrząsnęłam. To nie Polska. To nie Polska, kochani. No, dzisiaj Oskarek ma wycieczkę, więc bardzo długo czekał na tą wycieczkę. No i mówię, dobra. Zbieraj się, Ewelina, i po prostu nie ściemniaj. Znaczy nie ściemniaj. Nie, no naprawdę boli mnie brzuch. Niezbyt dobrze się czuję. Jestem taka oszołomiona. Głowa mnie boli. Takie totalne rozbicie. No bo wiadomo, jelitówka to nie jest nic przyjemnego. I kochani, tylko bułki z rana wstawiłam, resztę już miałam naszykowane wieczorem, bo ja lubię takie rzeczy mieć poszykowane dzień wcześniej, żeby potem nie było gonitwy. Zawsze tak mam, że tam poprasuję dzieciom ciuchy i tak dalej, żeby potem rano nie gonić, nie szukać tego wszystkiego, tylko ja lubię sobie to na kupce przyszykować dzień wcześniej. Plecak tam spakowany, jeszcze zjadł dosyć porządne śniadanie na ciepło, takie sandwicze na ciepło, takie jakby tosty. No, także dzieciaki poszły do szkoły, ja ledwo szłam, ledwo się normalnie toczyłam. I mówię, teraz przyjdę, to może mi się uda tam z godzinkę chociaż położyć, przespać, jakby ta mała się chciała przespać, to byśmy się razem przespały. Fajnie by było. Pójdziesz spać? Pójdziesz spać, Niuniusiu? Mleczko wypiłaś, zjadłaś sobie śniadanko, to może byś tak troszeczkę... To. Przy dzieciach się nie da. To nie jest tak, kiedy się chce. Tylko kiedy dzieci będą chciały. No. Włosy tylko mi się udało z rana umyć, bo już miałam taki smalec na głowie, a ja nie cierpię tłustych włosów. Wczoraj miałam tłuste włosy, dlatego że był taki plan, że będę farbować włosy. Miałam wczoraj iść zakupy zrobić, ale nie poszłam, tej farby nie kupiłam. Ale mówię, już patrzę na te włosy, są tak tłuste, że mówię, nie mogę tak, nie mogę po prostu. No i zaraz łeb pod kran, znaczy pod kran. Ja nie lubię na przykład
pod prysznicem włosów myć, tylko po prostu nad wanną. I tak, kochani. Także nic z tego. Dzisiaj będzie taki po prostu vlog przegadany. Jak się lepiej poczuję, no to będą lepsze vlogi. Ale musicie się teraz zadowolić tym, co macie. Przepraszam w ogóle, jeżeli chodzi o wasze vlogi wszystkie, to po prostu jestem tak do tyłu. Nieraz sobie tam jakąś audycję włączę, ale teraz ostatnimi czasy po prostu jak się źle czuję, to nie mam ochoty nawet, wiecie, żeby słuchać muzyki czy cokolwiek. Nie mam siły, nie mam ochoty. No ale jestem zmuszona i tak słuchać tam tych bajeczek, tych pioseneczek dzieciaczków. No, Szalotka non stop by tylko jedną tą Baby Shark. Jeszcze tam, jeszcze jedna jest tutaj. No, takie różne rymowanki przedszkolne. Tak? No cio, kochanie, no cio. No, także nic. Będę kończyć tego vloga. Idę się kurować. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Papa! Pa, tak. No, chciałabym na kilka waszych pytań odpowiedzieć, ale po prostu już może w innym vlogu, bo nawet nie jestem dzisiaj w humorze. Jeżeli chodzi o Miśka, jak wczoraj rozmawialiśmy, bidny przyszedł z pracy do hotelu, mówi Ewelina, jestem mocno przeziębiony, bolą mi mięśnie. W ogóle teraz ludzie bardzo chorują tutaj, wiecie, w tych obrębach. Dzisiaj to chyba z 4 karetki naliczyłam z samego rana. Także nieźle, nieźle, ale nie ma się co zrażać. Wiecie co, ja wolę teraz sobie pochorować, niż jak przyjdą wakacje. W wakacje, no to kto chce chorować? Jeszcze jakbyśmy mieli gdziekolwiek jechać, no to raczej średnio mi się to widzi. Więc wolę teraz się wychorować i potem mieć spokój, żebyśmy mieli fajne wakacje, czy tutaj, czy gdziekolwiek. Nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Jestem dobrej myśli. Co tam u was w ogóle, piszcie. No. I przepraszam, naprawdę nie oglądam teraz waszych vlogów. Jestem bardzo, bardzo do tyłu. Bardzo, bardzo. Tam nieraz Aleksandrę Paweł sobie obejrzę. Coś jeszcze oglądałam niedawno. Julia na P, która mnie zasubskrybowała. Bardzo fajna dziewczyna. I fajny ma kanał. To jest nowa youtuberka. Ale ma fajny taki content, też taki lifestyle'owy. Ale bardzo mi spasowała ta dziewczyna. Taka z kopytem babeczka. Przypomina mi moją koleżankę i z wyglądu, i zachowania. To jest koleżanka z Polski. Także no, to jest to, co ja lubię. No, dobra. Dobra, kochani, nic. Na razie uciekam. Trzymajcie się i życzę wam dużo zdrowia. Duża zróweczka. Pa, pa.